Serdecznie zapraszam na spotkanie z Izą Wołyniec-Sobczak, doradcą kariery, coachem, rekruterką. Przygotowała dla Was książkę Zawodowa od nowa. Przygotuj się i zdobądź pracę Twoich marzeń. Zapraszam. Iza, witaj. Powiedz mi kilka słów o sobie. Kim jesteś? Jestem przede wszystkim kobietą, mamą, żoną, pasjonatką kuchni włoskiej i jogi. Myślę, że to tak w skrócie mnie charakteryzuje jako człowieka. Świetnie, bardzo miło mi Ciebie poznać. Spotykamy się dzisiaj w konkretnym celu, żeby porozmawiać o Twojej książce Zawodowa od nowa. Skąd pomysł na taką książkę? Skąd inspiracja do napisania właśnie takiej książki? Pomysł na tą książkę pojawił mi się już ponad rok temu, ponieważ ja na co dzień współpracuję z kobietami, które pracują na etacie. Jest to takie naturalne narzędzie wsparcia dla kobiet. Mam konsultacje, kursy, szkolenia i jakby takim kolejnym krokiem właśnie jest książka. I myślę, że jest to dobre narzędzie, bo pozwala dotrzeć do szerszej publiczności, do wielu kobiet, których niekoniecznie stać na zakup konsultacji czy kursów online. Kilka razy wspomniałaś, że jest to książka dla kobiet. Czy to znaczy, że jak mężczyzna ją kupi, to nie skorzysta? Oczywiście skorzysta i mam też już panów, moich klientów, bo jakby współpracuję przede wszystkim z kobietami, ale często też do mnie trafiają panowie za pośrednictwem swoich partnerek, które też skorzystały z moich usług, z mojego wsparcia. Więc mam też już panów, którzy zadeklarowali, że kupią książkę. Każdy może tę książkę przeczytać i na pewno znajdzie dla siebie również wiele cennych wskazówek, które pomogą zmienić pracę szybciej, z sukcesem, bez wielkich wpadek, gaf i niepowodzeń. Zdecydowanie będzie to potrzebne i myślę, że pomocne wielu osobom. Czy to znaczy, że my tak słabo wypadamy na tych rozmowach jednak? No tak troszkę jest, bo gdy ja prowadzę projekty rekrutacyjne, to mam porównanie właśnie jak te spotkania rekrutacyjne odbywają się z kobietami, a jak wypadają panowie. Panowie z reguły wchodzą z pewnością siebie, umieją mówić o swoich silnych stronach, sukcesach, zaletach. Kobiety bardzo często umniejszają te wszystkie swoje umiejętności, osiągnięcia, doświadczenia. Trudno jest im mówić o sobie dobrze, chwalić się wręcz. To jest takie często dla kobiet krępujące, bo mimo wszystko ograniczają nas takie przekonania, że to nieładnie się chwalić, wręcz takie w dzieciństwie nam często mówione siedź w kącie, a znajdą cię, ciężko pracuj, a ktoś to doceni. I to są takie blokady, które powodują, że kobietom ciężko mówi się o sobie dobrze w superlatywach, opowiada się o silnych stronach, o sukcesach. Więc myślę, że zdecydowanie bardziej jest to książka, która pomoże kobietom. A w takim razie Twoje trzy złote rady, jak przygotować się do rekrutacji? Trzy złote rady. Myślę, że pierwszą rzeczą i taką najważniejszą to jest popracować nad pewnością siebie. Bo to jest to, co bardzo często zauważam na rozmowach rekrutacyjnych, że kobietom brakuje tej pewności siebie. Pewność siebie wynika z poczucia wartości. A poczucie wartości mamy wtedy, gdy siebie znamy. Więc najpierw warto poznać siebie, zdefiniować swoje silne strony, swoje umiejętności, doświadczenia, sukcesy, nauczyć się o tym mówić i automatycznie to poczucie wartości nam rośnie. To się przekłada na pewność siebie, na mowę ciała, na głos, na to, co mówimy. Druga rzecz to są dokumenty aplikacyjne, bo wciąż większość tych dokumentów aplikacyjnych, które spływają na ogłoszenia rekrutacyjne, no jest taka dość szablonowa. Więc dobre, spersonalizowane, dostosowane do ogłoszenia, do potrzeb pracodawcy dokumenty aplikacyjne na pewno pozwolą się wyróżnić spośród tego całego stosu, który zawsze leży na biurku rekrutera.
I trzecie, przygotowanie się do rozmowy, czyli właśnie umiejętność mówienia o sobie dobrze, o swoich sukcesach, o swoich silnych stronach, odpowiadanie na pytania rekruterów, ponieważ większość tych pytań jest stała, ona się powtarza, wciąż o podobne rzeczy pytamy, więc aby nie było też takiego zaskoczenia. Myślę, że takim pytaniem, które wciąż sprawia problemy, a zawsze się pojawia, jest proszę opowiedzieć o sobie. Zdecydowanie. Ja już mam ogromną ochotę przeczytać tę książkę. Kiedy możemy się jej spodziewać? Książka będzie dostępna w sprzedaży od 1 września. Jest obecnie w druku. Trzymam kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Wspomniałaś na początku, że książka jest kolejnym narzędziem, które chcesz zaproponować wszystkim szukającym pracy, szczególnie kobietom. W takim razie, gdzie możemy cię szukać, gdzie możemy znaleźć autorkę tej książki? Jakimi kanałami możemy do ciebie dotrzeć jako czytelnicy? Myślę, że przede wszystkim zapraszam do grupy. Prowadzę grupę na Facebooku Menedżerki swojej kariery i tam jestem na co dzień. Tam publikuję artykuły, porady, robię live, ogłaszam webinary, również spotkania w tak zwanym realu. Więc tam można mnie znaleźć na co dzień, również zadawać pytania, prowadzić dyskusje, bo grupa jest już liczna i często są fajne dyskusje. Dziewczyny dzielą się też swoim doświadczeniem, swoimi różnymi ciekawymi historiami oraz na moją stronę, która jest moim podwójnym nazwiskiem woliniecsobczak.com. Super. Będzie pomysł na ciąg dalszy? Będzie kolejna książka? Już teraz masz jakieś nowe pomysły? Nie myślałam jeszcze o kolejnej części, natomiast na pewno przy kolejnym dodruku dołożę jeszcze jeden rozdział, bo to jest tak, że im dłużej ją tworzę, to wciąż powstają jeszcze nowe pomysły, że jeszcze coś można byłoby dołożyć, jeszcze jakiś temat, więc myślę, że będzie bardziej rozszerzone, uaktualnione niż jakaś kolejna część jako taka, bo myślę, że w tej książce naprawdę jest dużo konkretnej wiedzy, narzędzi, przykładów, inspiracji z Polski, ze świata, więc myślę, że jest takim kompendium wiedzy, że jak to się przerobi, to naprawdę jest się przygotowanym w pełni do zmiany pracy. Zaczęłaś mówić o tym, jak tworzyłaś tę książkę i że z każdym kolejnym rozdziałem pojawiły się pomysły na kolejne. Kiedyś pewnie trzeba było ją zakończyć. I to właśnie spowodowało, że chcę cię zapytać o to, jak wyglądała praca nad całą książką, jak dużo czasu twojego pochłonęła i jak przygotowywałaś się do zbierania tych wszystkich materiałów. No, książkę tworzyłam, myślę, że dobry rok. Tak sobie po prostu pisałam po kolei, zbierałam całą też moją wiedzę i doświadczenie, bo ja też przeszłam wiele szkoleń, kursów, bo to też jest takie, jak widzę po moich klientkach, typowe, że my wciąż jeszcze musimy się czegoś douczyć, zdobyć kolejny certyfikat, przeczytać książkę, bo jeszcze nie do końca jesteśmy doskonałe. Więc ja też taki proces przeszłam i w tej książce zawarłam bardzo dużo wiedzy, konkretnej wiedzy z różnych dziedzin, troszkę z psychologii, z komunikacji, z mowy ciała, plus konkretnych takich wskazówek od strony właśnie rekrutera, które pomogą na pewno lepiej się przygotować i zmienić pracę na taką, jaką się chce. Kto jest potencjalnym odbiorcą twojej książki? Kto z niej najwięcej skorzysta? Książka dedykowana jest przede wszystkim dla kobiet. Kobiet, które są na różnym etapie zmiany zawodowej. Kobiet, które pracują wiele lat, nawet kilkanaście w jednej firmie i chcą zmienić pracę, ale przez to, że tyle lat pracują w jednym miejscu, trudno im się odnaleźć na rynku pracy. Nie wiedzą, od czego zacząć, jak obecnie to wszystko wygląda. Również dla kobiet, które już szukają pracy, bo chcą zmienić, natomiast nie bardzo im to wychodzi. Albo jest mały odzew na aplikacje, albo chodzą na te rozmowy, ale nie otrzymują propozycji pracy. I również dla kobiet, które po przerwie chcą wrócić na rynek pracy, czy po urlopie macierzyńskim, wychowawczym, czy z innych powodów, bo tutaj też jest dużo, dużo wiedzy, jak się przygotować, aby ten proces przejść szybciej i z sukcesem. Świetnie, dziękuję bardzo.